Właściciele i reprezentanci lokalnego biznesu podzielili się z Komisją Europejską swoimi obawami wynikającymi z planów budowy linii Rail Baltiki. Czy ich zastrzeżenia zostaną wzięte pod uwagę przy projektowaniu tej kolejowej trasy, okaże się za jakiś czas. Konferencja odbyła się w suwalskim ratuszu przy współudziale przedstawicieli zarządu PKP. Prezydent Suwałk omówił sytuację gospodarczą naszego miasta oraz potencjał firm jako ewentualnych użytkowników planowanej magistrali kolejowej. Mówił też o swoich staraniach dotyczących zmian w infrastrukturze kolejowej w obrębie granic administracyjnych miasta oraz wokół niego, między innymi tam, gdzie usytuowane są kopalnie kruszyw i żwiru. To wszystko wyjeżdża niestety wywrotkami z Suwałk. Mamy takie przedsięwzięcie też planowane, że jeden z głównych graczy na polskim rynku chce wybudować bocznicę kolejową. I to dzisiaj analizowałem studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania gminy Suwałki, bo opiniujemy ten dokument i tam już ta obwodnica kolejowa jest wyrysowana w studium gminy Suwałki. Jak poinformował Czesław Rękiewicz, w Suwałkach są zakłady, które chcą zainwestować w bocznicę kolejową. Miasto chciałoby też przenieść dworzec towarowy z centrum miasta na Papiernie. O tym, jak Komisja Europejska widzi tę kolejową inwestycję stanowiącą element sieci transeuropejskiej, mówił Jakub Śliwiński. W tej sieci mamy właśnie naszą Rail Balticę. Tutaj nie wiem, na ile to Państwo tam z dala sali widzą, mamy mapę właśnie sieci w całej Unii Europejskiej. Tak jak widać, no obejmuje ona wszystko od północy Finlandii po południe Portugalii i od Irlandii po Cypr, tak? A nawet departamenty zamorskie, które są częścią Unii Europejskiej. Jeżeli tu przejdziemy na poziom Polski, no to tutaj te grubsze kreski, no to właśnie jest ta sieć bazowa, o której mówiłem, która powinna zostać zrealizowana w pierwszej kolejności do 2030 roku. Natomiast te cieńsze kreski to jest właśnie ta sieć kompleksowa, zapewniająca dostępność do wszystkich regionów. Tak jak tu spojrzymy na ten region, no to Rail Baltica mamy oczywiście przez Ełk, Suwałki w sieci bazowej, natomiast w sieci kompleksowej mamy od Białegostoku przez Sokółkę do Kuźnicy, także linię numer 38 z Ełku przez Mazury do Korsz i dalej na południe przez Olsztyn. Suwalscy przedsiębiorcy pytali między innymi o możliwości budowy infrastruktury umożliwiającej kolejowy transport kontenerowy. To z jednej strony prawdopodobnie ułatwi nam kontakt, bo przecież 70% wysyłamy na zachód Europy, czyli akurat ten korytarz idealnie tutaj się wpisuje, a druga rzecz, no odciąży, no i środowiskowo chyba trochę. W Kownie powstał już punkt przeładunkowy dla kontenerów. Ten punkt przeładunkowy jest nakierunkowany głównie na transport ładunków wschód port Kłajpeda. I tak bardziej o tym trzeba myśleć, aczkolwiek niewykluczone, że jeżeli byśmy pociągnęli tą nitkę do granicy Litwy, mamy w zasadzie Rail Balticę wybudowaną z jakimiś obostrzeniami, aczkolwiek uważam, że dla transportu towarowego te 160 to jest w zupełności wystarczające. Więc taką nitkę mamy. Jeżeli by się udało nam nawet od drugiej strony dobudować czy zmodernizować linię kolejową do Suwałk, to już ten obszar tutaj suwalski mógłby z tego korzystać. Nie w kierunku, dopóki nie będzie wybudowany odcinek Suwałki-Ełk, nie w kierunku polskim, tylko w kierunku Kowna i portu Kłajpeckiego. Zdaniem obecnego na spotkaniu przedstawiciela suwalskich kopalni surowców mineralnych, obecne obciążenie linii kolejowych nie pozwoli na rozwój gospodarczy naszego regionu. Ta infrastruktura, która jest oczywiście przy tym rosnącym obciążeniu, które będzie raczej przewozowym, to co widzimy przy pewnej poprawiającej się koniunkturze krajowej, no będzie tym ograniczeniem z uwagi na te terminy realizacji, ponieważ nie da się tutaj brać udziału w takim tym właśnie wzroście gospodarczym temu właśnie biznesowi, który mógłby to zrobić.
To jest ten problem. Członek zarządu kopalni zastanawiał się też, czy proponowany przebieg tej linii trasy nadąży za potrzebami przedsiębiorców. Przy tym natężeniu to nie wiem, jak one w ogóle będą mogły jeździć, czy to będzie 2 tygodnie, czy to rzeczywiście wydłuży się przy tym układzie. Być może projekty będą inne, ale jeżeli to są sprawy remontowe, przy tych obciążeniach, tych tras, to prawdy sobie tego nie możemy wyobrazić. Wrogiem lokalnego biznesu zdaje się być nie tylko czas przejazdu, ale i termin, w jakim ma być budowana nitka w naszym regionie. Za kilka lat może się okazać, że przedsiębiorcy nie będą chcieli korzystać z transportu kolejowego, bo będą mieli doskonale zorganizowany transport samochodowy. Zdaniem dyrektora projektu pewne inwestycje można przyspieszyć, nie czekając na zakończenie inwestycji. My staramy się przygotować te dokumenty w sytuacji takiej, że jeśli Komisja Europejska przyzna nam środki, to my jesteśmy gotowi do realizacji. Więc cóż, no nie ma co czekać, tylko działać i aktywizować się wokół tych naszych inwestycji. Goście i organizatorzy spotkania zgodzili się, że o Rail Baltice należy nie tylko dyskutować, ale tam, gdzie jest to możliwe, to po prostu zacząć działać. Ze spotkania z przedsiębiorcami sporządzony zostanie i przekazany Komisji Europejskiej raport.